W Tygodniu Bibliotek Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierradzu zaprosiła czytelników na spotkanie z Łukaszem Orbitowskim, pisarzem, felietonistą, recenzentem i gospodarzem programu Dezerterzy w TVP Kultura. Łukasz Orbitowski urodził się w Krakowie, ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował w 1999 roku zbiorem opowiadań Złe Wybrzeża. Ma na swoim koncie 16 powieści i zbiorów opowiadań. Publikował opowiadania m.in. w miesięcznikach Science Fiction, Nowa Fantastyka, Sfera i Ubik. Jego felietony pojawiały się regularnie na łamach Przekroju, Mówią Wieki czy Gazety Wyborczej. Jego powieści i opowiadania trzykrotnie były nominowane do nagrody imienia Janusza Zajdla. W 2014 roku powieść Szczęśliwa Ziemia została nominowana do nagrody literackiej Nike. W 2016 roku otrzymał paszport polityki za powieść Inna dusza. W sieradzkiej bibliotece Łukasz Orbitowski opowiadał m.in. o fascynacji kiepskimi filmami grozy, podróżach i pracy nad nową powieścią. Jak to się dzieje, że filozof zostaje pisarzem? Może byłem po prostu bardzo złym filozofem. Nie, ja zupełnie jak gdyby się nie przyznaję do swoich studiów, wie pani, bo to był, nie mogę powiedzieć, błąd młodości, bo to była fajna decyzja, tylko że ja po prostu nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, prawda? No i może rzeczywiście na studiach dowiedziałem się, że nie ma we mnie kapitału na myśliciela, ale może jest kapitał na opowiadacza i jakoś tak to się zaczęło. Ale te studia filozoficzne gdzieś się odbijają w pańskich książkach, ponieważ one nie są tylko zwykłym opowiadaniem historii, wydaje mi się. Znaczy, to może jakoś przechodzi przez osmozę. No ja nie wydaje mi się, żebym uprawiał, jakąś literaturę, wie pani, problemową, czy poświęconą jakimś zagadnieniom etycznym, powiedzmy, nie? Nie zgłębiam też ontologii naszego świata, tylko mówię o ludziach, przynajmniej tak się staram. A to, co pani mówi, no odbieram jako komplement, że one nie są głupie, prawda? I może jakaś taka odwaga myślenia, które się nauczyłem, które mi wbito do głowy na tych studiach, teraz procentuję, byłoby fajnie, bo ja mam takie mocne poczucie, że ja te studia zmarnowałem. Wydaje mi się, że jednak nie, tym bardziej, że ostatnie książki właściwie określone są książkami obyczajowymi, chociaż wcześniejsze związane były stricte z grozą, horrorem, ewentualnie fantastyką. Jak to się stało, że przeszedł pan od tych wymyślonych w jakimś stopniu historii do czegoś, co jest właściwie prawie paradokumentem, takim jak Inna dusza? Ja w końcu zacząłem słuchać ludzi, tylko zacząłem, jak gdyby słuchanie innych przychodzi mi opornie, widzi pani. Ja zawsze, odkąd pamiętam, chciałem być człowiekiem, który opowiada baśnie osadzone w współczesności i wymyślałem różnego rodzaju potwory, nawiedzone miejsca, duchy itd., itd. I żeby one wypadły wiarygodnie, to usiłowałem w miarę wiarygodny świat nasz współczesny oddać. I proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, że gdy się okazało, że ludzie tam machają ręką na te moje potwory, one drażnią tych czytelników, a jak gdyby jakiś rodzaj zachwytu, czy też życzliwego przynajmniej odzewu czytelniczego biegnie w stronę tych fragmentów obyczajowych, prawda? A ja bardzo długo mówię, nie, ja nie chcę tego, ja chcę pisać o potworach, prawda? Ale w końcu jak gdyby zrozumiałem, że skoro cały świat mi mówi, że żeby te potwory odpuścić, zająć się po prostu prozą obyczajową, to wypada tego świata posłuchać. No, poza tym już się trochę wypisałem z tej potworności. No, za rok 40 trzeba ograniczać pola działania, nogi wapnieją, kolana, długie dystanse odpadają. Okazuje się, że odkrywa pan te potwory w takich zwykłych ludziach. No tak. Wie pani, ja nie jestem człowiekiem, który by pławił się we własnych dokonaniach i naprawdę znajduję inne drogi kapitalizowania tak zwanego własnego sukcesu niż próżność. Ale z tego akurat jestem w miarę dumny, bo przez całe życie usiłowałem znaleźć takiego, opisać i wymyślić i opisać takiego swojego potwora, taką ultimatywną bestię. I oczywiście szukałem fantastyce, a tym potworem okazał się ten mój Jędrek. I widzi pani, no, tak jak już nie pisuję tekstów fantastycznych, tak już teraz nie będę pisywał o potworach. W moich książkach już raczej nie będzie morderstw, jakichś takich krwawych zdarzeń zbyt wielu.
No bo już to zrobiłem, już mam swojego potwora, więcej nie chcę. A ja jeszcze chciałam na koniec zapytać o taką książkę, która pojawiła się dość wcześnie i właściwie dość zaskakująco pomiędzy innymi, czyli o prezesa i... Kreskę, tak, prezes i kreska. Tak, to bardzo, bardzo specjalna rzecz, bo z ilustracjami mojego taty, no, dedykacja dla mojego synka, no on, Julek był jeszcze wtedy za mały, ale to po latach przeczytał te kotki. I może tam potem je poznał oczywiście, bo nie mieszkamy razem od dawna. I wie pani, taki był klimat emocjonalny, bardzo radykalny, bardzo wiele tęsknot we mnie wtedy było i dużo tkliwości i się tak o miłości pisało. No. I myślę, że to jest już nie do powtórzenia taka książeczka. No, każdą ze swoich wczesnych rzeczy mógłbym w tym momencie siąść, napisać od nowa, od strzała. Tracę ciepło 2, Święty Wrocław 2, nie ma problemu, a do kotków nie umiałbym wrócić, może dlatego, że kreseczki już nie ma, już powiększyła grono aniołków, tłustych. Dziękuję bardzo.